W tym tygodniu od dzisiaj lecimy z klatką. Ten godziny dusinkowy spędzimy go praktycznie tylko w łatwie na ławce skośnej. Doszliśmy sobie do tego ciężaru 160 kg, więc będziemy robić serię za serią, aż klatka padnie. Na sam koniec może jakieś krzyżowanie linek, dzisiaj zupełnie inaczej niż zwykle. No więc co, lecimy chyba, nie? Dobra. Sześć powtórzeń tworzył całkiem zgrabnie, ale tak powinno iść. Nie mam ci wiele specjalnie zapowiada na zewnątrz. Nie zachęca mnie do zbyt barwnych wypowiedzi, ale mniej wypowiedzi się mają być barwne. Barwny ma być trening i to, co się po tym treningu będzie dziać. Dzisiaj zjemy coś dobrego, śmieciowego. Koledzy ostatnio namawiali mnie na to, żebym pochłonął parę niezdrowych kalorii, więc chyba nie mam wyboru. Spróbuję tej metody dzisiaj. Zamówimy troszkę chłamu, będziemy pochłaniać przed kamerą i dam wam znać na pewno, jak smakowało. Już dawno takiego się dziadostwa nie jadłem. Co to będzie, jeszcze nie wiem. Dobra, lecimy dalej z treningiem. Tak, kolejne ćwiczenie, miało być tylko wyciskanie na skosie, ale troszkę mi się znudziło, więc teraz zrobimy wyciskanie na skosie, ale tym razem to będzie taka wersja fancy. Dla tych wszystkich, którzy nie wiedzą, co znaczy fancy, znaczy wymyślana, dziwaczna wersja, czyli oto gumami. Niektórzy wolą bez, ja tam czasem gum używam. Zobaczcie, jak to wygląda w moim wykonaniu. Niestety hantle są tylko do 45 kg, ale dzięki takim środkom mogę wykreować dodatkowo, podejrzewam, no, 10 do 15 kg w maksymalnym rozciągnięciu, więc zobaczcie, jak to wygląda. Miałem 55 kg na hantli w maksymalnym wyproście. Wiem, widzę cię kolego, śmieję się z mojej bluzy, a właściwie z koloru. Lepiej się nie śmiej, bo to będzie trend przyszłego roku. Różowy noszą ludzie świadomi, ja wiem, co mi się podoba, więc bez takich tam domysłów. Dobra, spadek kamerzysta, tutaj są filmy intymne, teraz muszę się skupić na treningu. Miała być kolejna seria klatki, a zobaczcie, co tutaj się dzieje. Jakieś dwie sikorki mi się w tym boliły na ławkę. No i cóż, klatka stygnie. Co tam moja klatka? Poślad najważniejszy, nie ra? Guma po raz kolejny oczywiście nie w formie zabezpieczenia, a tym razem zmieniliśmy kolor sportowego na zielony. Bardziej naturalny. Czy będzie bardziej naturalny, to się okaże. Na pewno będzie ciężej. Tutaj opór już myślę, że jakieś fazy szczytowej 25 kg. Plus handla 45 dają mi jakieś. Policzcie sobie. Bardzo mi wyraźnie leci. Rzucone, ale musisz zwracać na to uwagę, jak rzucacie hantle. Hantle muszą być rzucone równolegle, jeśli już. Bo inaczej przyjdzie szef całej siłowni i was skarci. A tego byście nie chcieli, prawda? Dobra, taka lekcja na dzisiaj. To tu jest królem dżungli. Ty jesteś królem dżungli. Ty jest. Ty jesteś królem dżungli.
Ty jesteś królem dżungli. Ty jesteś królem dżungli. To ty jest królem dżungli. Ty jesteś królem dżungli. Lecimy dalej. No okej, przyszła pora na sprawdzenie formy, pochwalić się z wami, miałem tego nie pokazywać, takie prywatne nagranie, ale co tam, niech wszyscy zobaczą, jaka ze mnie betoniara. W tym momencie waga rano na 117,5 kg, tych kilogramów zeszło parę, bo już 121, ale to była w większości opuchlizna, taka woda nieładna, więc jakość się poprawia. Moim głównym założeniem przez najbliższe miesiące będzie utwardzanie i poprawa jakości. Myślę, że nie będę przekraczał 120 kg, będę starał się cały czas łapać lepszą jakość. Jak w tym momencie widzicie, nie wygląda to jakoś bardzo tragicznie. Oczywiście brzuch jest rozdęty z nadmiaru jedzenia, ale nie ma tragedii. Okej, ostatnimi czasy narzekałem troszkę na problemy z apetytem, bo było to trudne. Niestety nie mogłem zmieścić w siebie takich ilości kalorii, jakich bym chciał. Co ze skutkiem negatywnym wpłynęło na moją wagę, którą się tak specjalnie nie przejmuję, ale jest ona poniekąd wyznacznikiem progresu. Tak więc, żeby przywrócić mój wilczy głód, mój taki znak markowy, udałem się na bieżnię. Może ona mi pomoże. Zawsze odrobinę cardio, dodatkowy boost na metabolizmu. Stąd wykręcimy sobie jakieś 25 minutek o średniej intensywności, tu pod górę, nic wielkiego. Ale mam nadzieję, że przyjdę do domu i będę pochłaniał jak odkurzacz. Wróci dawny Karol. Powiem wam, że odrobina cardio zadziałała i apetyt mam niesamowity. Jestem potwornie głodny, stąd tutaj widzicie w garnuszku mam 300 gram ryżu, który został mi dzisiaj. Do tego sobie, oczywiście przed ugotowaniem 300 gram. Po ugotowaniu nawet nie liczę tego. Wrzuciłem tutaj 50 gram synty, smak czekoladowy. Tutaj sobie wrzucam jeszcze, widzicie, mam jednego batona Synta 6. Takie kawałeczki sobie z tego zrobiłem. One się z tego wszystkiego powstanie taki placek w formie omleta, jak to zwał, tak zwał. No i co tutaj? Jeszcze mam do tego 5 białek z jajek, żeby to wszystko zespolić. O, już się nie mogę doczekać. Apetyt ruszył, także petarda wraca. Okej, okay, dzionek się kończy, trening zaliczony. Apetyt wrócił do normy, ale żeby go dodatkowo podbustować, zdecydowałem się pójść za radą mojego przyjaciela i wrzucić coś śmieciowego. Dawno czegoś takiego nie jadłem. Totalne dziadostwo. Nie będę pokazywał, gdzie się zapatrzyłem w takie coś, ale nie jest to coś na pewno, co towarzyszyło mi zbyt często przez ostatnie kilka lat. Zobaczmy, co tutaj mamy. Taka to bestyjka. Nie wiem, tutaj jest dobre 45 cm średnicy. Full sera, jakiegoś kurczaka, innego dziadostwa. Cóż, żal się dla normalnych ludzi. Spróbujemy. Dla mnie to jest opcja nienormalna, ale czysto traktuję to w formie tylko jakiegoś tam zabiegu, który ma mi pomóc na dłuższą metę. Ogólnie czegoś takiego nie robię, ale przynajmniej będę miał uwag, jeśli chodzi o smak. Dobra, słuchajcie, dzięki za dzisiaj. Ja biorę się za tą bestyjkę. Dam wam znać w następnym vlogu, jak było. Oczywiście nie zapomnijcie subskrybować kanału. Drugi raz pomyłka. To trzech razy sztuka. Wpadajcie na Facebook Karol Sugulich Centrum Motywacji, lajkujcie, udostępniajcie, jeśli nie lubicie, dawajcie komentarz, oczywiście jedziecie po mnie na całego, mam nadzieję, nieważne co, byle było gadane, będę się starał poprawiać jakość moich materiałów. Dobra, życzę wam wszystkiego najlepszego, dobranoc i do następnego, pozdro, hej!